Storytel Original przedstawia Marcin Kowalczyk Garda Czyta Józef Pawłowski Odcinek pierwszy Było ich trzech. Nosili sportowe koszulki i tandetnie poprzecierane dżinsy. Wyglądali jakby ktoś pozlepiał ich z przypadkowych kawałków ciała i odzieży. Z pewnością mieli już w głowach kilka piw, bo ich twarze zastygły w cwaniackiej zaciętości. Z nieskrywanym pożądaniem patrzyli na wyzywająco ubrane kobiety wchodzące do imprezji. Ich partnerom, najczęściej szczupłym jak źdźbła trawy hipsterom, nie szczędzili chamskich komentarzy. Choć stali kilkanaście metrów od klubu, byli na tyle uciążliwi, że ktoś zwrócił uwagę bramkarzu. Pierwszy z nich ruszył niemrawo w stronę intruzów. Wyglądał jak czołg pozbawiony gąsienic. Zaraz za nim wyszedł drugi, wyższy i smuklejszy. I to właśnie on zaczął rozmowę. Dobry wieczór. Proszę opuścić teren lokalu. Przeszkadzają panowie gościom. Młodzi mężczyźni przyczaili się, ich oczy błyszczały złym podnieceniem. Jeden zrobił krok do przodu. Jaki teren lokalu? Co się przypierdalasz? Stać nie wolno? Zaraz wchodzimy do środka. Każdemu zdaniu towarzyszyła gestykulacja i dreptanie z nogi na nogę. Mówiący przypominał dachowy wiatromierz, pchany najlżejszym podmuchem powietrza. Choć nie był mocno zbudowany, w jego żylastych ramionach z pewnością kryły się pokłady dużej siły. Adam Leński dobrze znał ten typ chuligana. Dlatego spodziewał się kłopotów. Przykro mi, ciągnął. Panowie nie mogą wejść. To impreza zamknięta. No kurwa, tamten rozłożył ręce. I ci wszyscy ludzie są zaproszeni? Właśnie tak. Przechodnie omijali rozmawiających szerokim łukiem. Bójka wisiała w powietrzu. Adam cofnął się do wejścia i stanął z rękami skrzyżowanymi na piersiach. Jego ogromny kolega czekał tuż za nim. W ręku nerwowo ściskał gaz. Huligani tymczasem odeszli kawałek i wydawało się, że odpuszczą. Jednak była to złudna nadzieja, bo nagle jeden z nich ruszył zdecydowanie w stronę drzwi. Nosił piłkarską koszulkę Pumy, przez co przypominał napastnika szarżującego na bramkę. Wchodzę, kurwa. Mam kasę, musicie mnie wpuścić. To prywatny klub. Niczego nie musimy. Zdążył powiedzieć leński, lecz mężczyzna już był przy nim. Bramkarz odepchnął go stanowczo. Nacierający zatoczył się do tyłu i wyrzucił z siebie stek przekleństw. Następnie jednym ruchem wyszarpnął pasek ze spodni, zwijając go na pięści w taki sposób, by metalowa klamra utworzyła rodzaj kastetu. Jego koledzy już byli przy nim i starali się zrobić to samo. Szło im jednak nieszczególnie. Byli mniej doświadczeni lub po prostu bardziej pijani. Mężczyzna tymczasem skoczył na Leńskiego, wykonując obszerny zamach. Bramkarz odchylił się lekko i skontrował prawym prostym. Uderzenie było dynamiczne, zadane na pełnym zasięgu. Atakujący zapadł się w sobie jak balon, z którego uszło powietrze. Jego koledzy stracili nagle całą zadziorność. Patrzyli bezradnie, jak ich towarzyszący flaczeje na chodniku. Z nosa na białą koszulkę pumy rozlała się wielka plama krwi. Jesteś zajebany, Gnoju! Wykrzyknął jeden z nich, ale bez przekonania. Zabierzcie go stąd, zanim wezwiemy policję. Pogroził Leński. Nie dodał już ani słowa. Po prostu stał i patrzył, jak tamci podnoszą kolegę. Ich przekleństwa i pogróżki zdawały się go omijać. Był posągiem, z którego byle patałach nie mógł odłupać ani kawałka. Trzech mężczyzn poddało się tej bezlitosnej twardej formie i rozpłynęło w barwnym tłumie ulic. Zostań tu i pilnuj kolejki, powiedział Adam do drugiego bramkarza. Ja sprawdzę salę. Kolega schował gaz do kieszeni marynarki i ustawił się przy drzwiach. Czekający dyskutowali jeszcze o niedawnym zajściu. Leński tymczasem nie poszedł na salę, lecz do łazienki. Polała go ręka. Na jednej z kostek widać było wyraźny ślad po zębie. Typowa kontuzja kogoś, kto uderza gołą pięścią. Miał nadzieję, że przynajmniej dziś wieczorem już nic takiego się nie zdarzy. Impresja była drogim lokalem i problemy miały tu zwykle nieco inny charakter. Tamci trzej przyjechali pewnie spoza miasta i nie znali tutejszych układów. Miejscowi chuligani raczej omijali to miejsce. Bramka była mocna. Właściciel znał kogo trzeba, więc rzadko dochodziło tu do bujek. Leński skończył obmywanie ręki i spojrzał na zegarek. Była dopiero jedenasta, a jemu już chciało się spać. Poszedł do baru i zamówił kawę. Tymczasem jego krótkofalówka zabrzęczała cicho. Wzywali go do wejścia. Okazało się, że któryś z gości zawiadomił policję. Adam zwinnie przemknął między tańczącymi. Nie spodziewał się kłopotów. Dobrze znał gliniarzy ze śródmieścia. Mimo wszystko zaczął oficjalnie. Nigdy nie wiadomo, czy ktoś nie nagrywał interwencji komórką. Dobry wieczór. Czy coś się stało? Dobry wieczór. Sierżant Jacek Wysocki, komenda miejska policji. Mężczyzna kiwnął Adamowi głową. Mieliśmy zgłoszenie bójki. Rozpytaliśmy ludzi. Opowie pan, co zaszło? Przeszli kawałek dalej. Tutaj mogli być mniej oficjalni. Trzech troli. Jeden rzucił się na mnie z kastetem. Musiałem go uspokoić. Zawinęli się i tyle. Trochę farby z nosa. Monitoring wszystko potwierdzi. Dobra, Adam. Nie ma zgłaszającego, nie ma świadków. Nie ma kłopotu. Na razie. Policjant pokręcił się jeszcze wśród czekających, po czym wrócił do radiowozu. Leński postał chwilę przy drzwiach, choć nie spodziewał się, że tam ci trzej wrócą. Podejrzewał raczej, że zrobią flaszkę w parku i nastukają jakiegoś frajera, który akurat będzie tamtędy przechodził. Klasyczne odreagowanie ulicznego frustrata. Adam nie zaprzątał sobie tym głowy. Rozglądał się z rutynowo-obojętną miną. Ulicą spacerowało jeszcze sporo ludzi, lecz wokół unosił się już tylko śmiech i gwar rozmów. Kwietniowy wieczór pachniał latem. Pomyślał, że tak powinno wyglądać europejskie miasto. Po kawie poczuł się lepiej. Wiedział, że bez problemu dotrwa do końca imprezy. Jako, że nie działo się już nic nadzwyczajnego, w domu był punktualnie o drugiej. Nie brał prysznica. Rozebrał się tylko i rzucił na łóżko. Rano czuł się jak zwykle poniedzielnej bramce, zmęczony i skołowany. Dobrze, że nie zdarzało się to często. Przełknął śniadanie i pojechał do pracy. Kantorek włefistów pachniał jak zawsze. Niepranymi strojami reprezentacji szkoły, skórą piłek, plastikiem pachołków i skakanek. Jako uczeń Adam uwielbiał tę specyficzną mieszaninę woni. Kojarzyła mu się z wysiłkiem. Teraz jako włefista bezskutecznie próbował odnaleźć w sobie tamtego ducha rywalizacji. Kiedy był w podstawówce, wszyscy tłoczyli się w podnieceniu wokół nauczyciela, mając nadzieję, że to właśnie oni dostaną nowego spaldinga czy mikasę. Dzisiaj, choć piłek starczyło dla wszystkich, przed drzwiami kantorka nie było nikogo. Leński zawiązał buty, ubrał świetnie dopasowany dres Adidasa, zawiesił na szyi gwizdek i podniósł się ciężko. Z za ściany dobiegał gwar przekrzykujących się głosów. Grupa uczniów czekała na niego w szatni. Gdy pojawił się w drzwiach, gimnazjaliści zamilkli, niemrawo ustawili się w szeregu, po czym bez entuzjazmu pomaszerowali na salę. Łefista patrzył na nich z mieszaniną smutku i zażenowania. Większość miała wąskie ramiona, plecy w kształcie pytajników, białe i chude nogi. – Budziński, telefon! – rzucił nagle Adam, dostrzegając błysk ekranu. Proszę pana, do końca tylko sms -a. Natychmiast, Budziński, albo będziesz pompował. Ale proszę pana! Uczeń z ociąganiem wrócił do szatni, by włożyć smartfona do plecaka. Reszta stanęła w dwuszeregu na linii wyznaczającej koniec boiska. Nauczyciel sprawdził obecność. Dzisiaj w kosza, proszę pana, nie? Zaczął wysoki chłopak w koszulce z Jordanem. Może na końcu. Na razie rozciąganie i siła. Z chłopięcych gardeł wydobył się pomruk niezadowolenia. Tymczasem na drugą połowę sali właśnie weszły starsze dziewczyny. Dwuszereg gimnazjalistów zachwiał się i pochylił jak rząd kibiców, którzy nie chcą uronić niczego z pasjonującej akcji ulubionej drużyny. Pośród szeptów Adam usłyszał niewybredny komentarz na temat biustu jednej z dziewcząt i pogroził autorowi palcem. Ten natychmiast spuścił głowę. Dobra! – krzyknął włefista. – Bieg dookoła. Walik prowadzi rozgrzewkę. Wysoki chłopak, który poprzednio pytał o koszykówkę, zaczął sprawnie wykrzykiwać komendy. Grał w klubie. Był dobry. Akurat na niego Adam patrzył z przyjemnością. Chłopak wyróżniał się spośród innych uczniów. W grupie było jeszcze trzech, którzy uprawiali jakiś sport. Resztę stanowiły typowe dla swego pokolenia ofiary komputera, chipsów i coli. Cztery godziny wychowania fizycznego na połowie sali nie mogło im zapewnić nawet minimalnej sprawności. Mimo to Adam próbował. Po rozgrzewce przyszedł czas na rozciąganie, a potem na pompki, brzuszki i przysiady. Chłopcy pojękiwali teatralnie. Część wyraziła natychmiastową potrzebę pójścia do toalety. Inni narzekali na bóle kolan i łokci. Adam nie odpuszczał. Każdy musiał wykonać łącznie 50 pompek, 100 brzuszków i 50 przysiadów. Następnie przyszedł czas na kilka minut koszykówki. Leński tłumaczył w jaki sposób należy zachowywać się na boisku: zasłaniać ciałem, walczyć o pozycję. Jednak podopieczni snuli się niemrawo, próbując odebrać piłkę Walikowi. Dopiero kiedy ten trochę zwalniał, niektórzy starali się atakować kosz. Dwutaktem Mirski, tak jak ćwiczyliśmy. Ale on mnie popchnął. Gdzie tam popchnął, wejdź w niego lekko ciałem, nie bój się. A jak mi niechcący wsadzi palec w oko? Daj spokój. Niech pan to powie Karolowi Bieleckiemu. To była piłka ręczna. Dla mnie nie ma różnicy. Dobra, Mirski, zmień się z wojewodą. Adam spojrzał na zegarek. Krzyki grających najwyraźniej zagłuszyły dźwięk dzwonka. Zrobił więc szybką zbiórkę i odprowadził gimnazjalistów do szatni. W kantorku w łefistów wkrzątała się Kasia Schulz, młoda nauczycielka. Jedziesz jutro na te zawody do ósemki? Spytała. Mówiłem, u mnie nikt nie wyrobił minimum. Kasia pociągnęła długi łyk wody mineralnej. Daj spokój. I tak mógłbyś kogoś wziąć. Po co? Żeby zabił się o własne nogi? Adam, przesadzasz. Musisz ich jakoś zachęcić. Słuchaj. Sama ich zachęcaj, w końcu robisz staż. Szulc pacnęła go w głowę, chwyciła ręcznik i poszła pod prysznic. Adam wyciągnął z torby banana i białkowego batona. Jedząc, wsłuchiwał się w piosenkę dobiegającą ze starego radia. Od lat grało tu przez okrągłą dobę. Leński czasem zastanawiał się, czy ten stary, kupiony na bazarze Panasonic nie przeżyje ich wszystkich. Zjadłszy przekąskę, popił ją sporą ilością soku pomarańczowego. Spojrzał na drzwi łazienki, skąd dobiegał szum prysznica. Z doświadczenia wiedział, że to trochę potrwa. Postanowił więc przebrać się i jechać dalej. Wykąpie się później, na sali treningowej. Na szkolnym parkingu czekało na niego czarne, świetnie utrzymane BMW Serii 3. Obok, jak na Gusleńskiego, zbyt blisko, stała Oktawia Kasi. Ktoś na bas jakiś napis na zakurzonej masce. Adam bezskutecznie próbował go przeczytać, po czym spojrzał w niebo na zbierające się na zachodzie deszczowe chmury. Miał nadzieję, że dziś trochę popada. Lubił spacerować tuż po deszczu. Silnik BMW zamruczał przyjemnie. Była w tym dźwięku pewność i moc. Adam miał tylko 10 minut, by dojechać na salę treningową w centrum miasta, lecz BMW stwarzało wrażenie, że dla tego samochodu wszystko jest możliwe. Zresztą było po pierwszej i, i ulic nie wypełniała jeszcze zawiesina korków. Leński włączył Power Powerslave'a Iron Maiden i ruszył z piskiem opon. Głos Dixona zawsze poprawiał mu humor. Przypominał lata młodości, liceum, wyjazdy pod namiot, nadzieje na światową karierę. Mocniej ścisnął kierownicę. Tak dobrze pamiętał tamto uczucie. Miał nokautujący cios, ścięgna ze stali. Kondycję maratończyka, a jednak nie dał rady. I choć teraz doskonale wiedział, co poszło nie tak, był za stary, by naprawić którykolwiek ze swoich błędów. Wszystko się zmieniło. Jedynie Dixon brzmiał tak samo jak dwadzieścia lat temu. Po kilku minutach zdyszany Adam wbiegł już na salę, dźwigając na ramieniu wielką torbę Everlasta. Roman Rybicki przywitał go z uśmiechem. Jego treningowy rażgard i spodenki pachniały nowością, oczy błyszczały z podniecenia. Już romek. Sorry za spóźnienie, coś mnie zatrzymało. Nie ma sprawy. Rybicki zdjął delikatne okulary i ostrożnie umieścił je we etui. Ogólnie jak tam? zagaił Adam wciągając obcisłą koszulkę. Teraz mam trochę bieganiny, zaczął Roman mimowolnie przyglądając się jego licznym tatuażom i muskulaturze. Szwedzi nas wykupują, dlatego pewnie następny tydzień będę musiał odwołać. Jadę na jakieś negocjacje do Warszawy. Dziś oszczędzam twarz. Jasne. Możemy zrobić parter. Nie, nie. Chcę poboksować, ale z wyczuciem, żeby czasem. Pimo, wiesz. Dobra. Jestem gotowy. Przerwał mu Adam. Jeszcze jedna rzecz. Roman zmienił nagle temat. Musisz rozpisać mi dietę. Daj spokój. Dobrze wyglądasz. Jesteś szczupły, masz płaski brzuch. Nie chcę już być szczupły. Potrzebuję diety i. Tego. Rybicki wykonał charakterystyczny gest robienia zastrzyku. To nie do mnie, tylko do lekarza, uciął Adam. Chłopaki mówią, że po czterdziestce, bez testosteronu, nawet nie ma co zaczynać prawdziwego treningu. Tomek, kurwa, nie wytrzymał Adam. Jesteś bankowcem czy emerytowanym mistrzem UFC? Który wraca do klatki. Nachuj ci testosteron. Żeby dostać Powera, z, z, zbudować trochę masy. A chłopaki ci nie mówili, co się dzieje po cyklu? Jak przestaniesz brać? Że będziesz w czarnej dupie? Roman nieco się stropił. Dobra, daj spokój. Chwycili torby i ruszyli wąskim korytarzem The Cage Squad, Akademii MMA, w której Adam pracował od samego początku. Kilka lat temu wraz z dwoma właścicielami i paroma chłopakami własnoręcznie skrobał ściany do gołych cegieł. Potem przez kilka lat był głównym trenerem. Miejsce się zmieniało, rozrastało, zyskiwało prestiż. Przybyło też prowadzących. Teraz wyglądało jak typowy modny klub fitness. Tyle że oprócz siłowni, były tu ring bokserski, ośmiokątna klatka oraz spora część przyrządowa z otwartą matą. Na ścianach dookoła wisiały medale i dyplomy. Jak zwykle o tej porze odbywały się tylko treningi indywidualne. Adam skinął kolegą trenerom i wszedł do klatki. Zapomniałem ci ostatnio powiedzieć, zaczął Roman. Ktoś wrzucił na YouTuba twoje stare walki. Kopiowane chyba z VHS-u. Jest nawet stało mistrzostwo polski. Miałeś kurde parę. A lewy? Bajka. Yy, powinieneś to umieścić na Facebooku jako reklamę. Mam więcej klientów, niż mogę obrobić. Adam wzruszył ramionami. Zaczynamy. Rybicki przez kilka minut rozgrzewał się pod kierunkiem trenera. Ostatnią fazą rozgrzewki była walka z cieniem. Luźno, Roman, jeszcze luźno, ale pięści zaciśnij i łokcie wężej. Wężej mówię! Myśl, nie wpadaj, zaganiaj, boksuj też do tyłu. Po trzech minutach Roman przystanął zasapany. Jego wzrok mimowolnie powędrował w kierunku pięści Adama. A to co? Spytał, patrząc na świeżą ranę na kostce. Chyba ząb. Musiałem wyciszyć jednego faceta. W impresji? Myślałem, że tam nie przychodzą takie typy. Przychodzą, tylko nie wchodzą do środka. Druga runda. Teraz bardziej stanowczo. Roman ruszył z impetem. Jednak po następnych trzech minutach wyglądał już na porządnie zmęczonego. A daś. Ale powiedz, jak mu przejebałeś. Kamery coś chwyciły? Takie rozmowy zawsze irytowały Leńskiego. Rozumiał jednak, że Roman, dyrektor jednego z regionalnych oddziałów dużego banku, traktował przemoc jak rozrywkę. Nie zadawał i nie doświadczał fizycznego bólu, więc fascynowało go wszystko, co związane z walką. Pewnie nigdy w życiu nie bił się na ulicy. Jednak Adam sprzedawał nie tylko sprawność fizyczną, lecz także iluzję bycia twardzielem, więc musiał odpowiadać na tego typu pytania. Przyszło trzechnać panych troli i zaczęli nas wyzywać. Byliśmy spokojni. W końcu jeden się na mnie zamachnął, odchyliłem się i skontrowałem prawym prostym. Poszła farba i gość siadł na dupę. Pozbierali go i sobie poszli. Rybicki był zachwycony. Ale wiesz, jakby mnie ktoś zaczepił, to co? Tylko prawy prosty? Na lejka najlepiej. Odejście i kontra. Ale trzeba uważać, żeby nie trafić w czoło, bo możesz złamać sobie rękę. Wiąż bandaże i zakładaj rękawice i nie myśl o ulicy. Zresztą na twoim miejscu bardziej liczyłbym na gazówkę, którą wozisz w schowku, niż na twój prawy bezpośredni. Ale spokojnie. Jeszcze się wyrobisz. Roman wiązał taśmy, a Leński poszedł po tarcze. Mocniej, bo zwichniesz nad garstek upomniał wróciwszy do klatki. Prawą zawiązałeś jak pizda. Adam traktował uczniów w pokroju rybickiego szorstko. Pozwalał sobie na niewybredne uwagi. Wiele lat temu odkrył, że to dobra strategia. Nadziani biznesmeni bardzo cenili sobie lekcje z mistrzem, który nie dawał taryfy ulgowej. Podobało im się, że ktoś miał odwagę traktować ich bez podlizywania. Roman tymczasem skończył dokładne owijanie rąk i zaczęli tarczowanie. Adam aktywnie symulował ciosy, wykrzykując kolejne kombinacje. Roman radził sobie całkiem nieźle. Pracował na nogach, ręce ładnie wracały mu do gardy, dlatego Adam często proponował mu trening na tarczach. Tutaj zawodnik mógł poczuć swoją wartość. Gorzej było ze sparingami. Każdy przyjęty cios bardzo deprymował bankowca. W prawdziwym życiu, z jego pieniędzmi i znajomościami, to on był górą. Jednak kiedy wchodził między linę, stawał się nikim. Obijał go każdy leszcz. Rybicki nie mógł sobie z tym poradzić, chociaż wciąż próbował. Kiedy zadaniówka dobiegła końca, obaj usiedli na ławce, popijając napój izotoniczny z bidonów. Leński również był spocony. Może za dwa tygodnie załatwiłbyś mi jakąś małą walkę? Ktoś w mojej wadze, w moim wieku... Zagaił ostrożnie Roman. Zrób najpierw formę. Jedna runda. Chcę poczuć adrenalinę. Chcesz komuś przywalić? To też. Sam mogę z tobą posparować. Daj spokój, ty zawsze mnie oszczędzasz. Nie daj się prosić. Zorganizuj kogoś. Zobaczymy. Adam wstał i rozciągnął ramiona. Muszę lecieć, powiedział Roman i sięgnął po portfel. Najlepiej wydane pieniądze w tym tygodniu. Dzięki mistrzu dodał. To ja dziękuję. Następne zajęcia jak zwykle? Zobaczymy. Będę dzwonił, mówiłem ci praca. Może w sobotę coś wykombinuję. Pożegnali się. Adam schował pieniądze i poszedł ułożyć sprzęt. Do następnej lekcji miał jeszcze godzinę. Musiał jednak zrobić wpis na klubowym Facebooku. Przed wczoraj jeden z jego zawodników wywalczył srebro w mistrzostwach Polski w brazylijskim jiu -jitsu. Miał więc do wrzucenia parę fotek. Potem chciał skoczyć na obiad do pobliskiego Chińczyka. Cześć, Adaś. Dobrze, że jesteś. Posłyszał nagle z daleka. Na salę wszedł masywny 25 latek. Na jego przedramionach drgały kolorowe tatuaże. Zdjął buty i rzucił torbę u stupa dama. Cześć, domek. Co tam? Słuchaj, e, mam walkę w sobotę. Z tym Norwegiem na gali w Poznaniu i chciałem pogadać o jednej sprawie. Dawaj, mam chwilę. Co prawda, powinienem wrzucić parę rzeczy na fejsa, ale zrobię to później. Krzychu mówił, że widziałeś jego walki, no i myślę, że mógłbyś coś doradzić. Adam milczał przez chwilę. Masz swojego trenera? Nie chcę się wcinać. No co ty? Paweł Domański udał oburzenie. Jestem ciekawy, co powiesz. Dobra. Na twoim miejscu nie zawracałbym sobie głowy lołkikami. Facet ma udo jak pięć drzewa. Nie tacy jak ty próbowali go obijać. Moim zdaniem masz dużą szansę w parterze. Idź na dźwignię do prawej ręki. On miał kiedyś kontuzję łokcia i chyba nigdy do końca się nie wyleczył. Super. A prawy bezpośredni? Dwa razy go znokautowali. Też, ale uważaj na kontrę. Były walki, w których trochę przedobrzył, ale częściej on nokautował z kontry. A tak w ogóle nie podpalaj się. Nie musisz skończyć walki w trzydzieści sekund, zmęcz go. Pamiętaj. Zwycięstwo robi statystykę. Za tydzień nikt nie będzie pamiętał czy wygrałeś w 30 sekund czy w 10 minut. Trener też mi mówi, że najlepiej go zajechać. No dobra. Dzięki. Jesteś tu wieczorem? Powinienem być. To się nie żegnamy. Tomek ruszył do szatni. Leński siedział jeszcze przez chwilę chłonąc zapach i dźwięki sali. Potem poszedł do pomieszczenia trenerów i szybko załatwił sprawę z Facebookiem. Następnie zrobił krótki trening. Pobiegał na bieżni, popracował na worku, a potem poprowadził następne zajęcia. Kiedy wrócił do domu, dochodziła czwarta. Właściwie nie miał nic do roboty, bo w międzyczasie jeden z uczniów odwołał wieczorny trening. Włączył więc telewizor, bezmyślnie przejrzał nowości Netflixa i zaczął jakiś film akcji z Jasonem Stathamem. Scenariusz był jednak tak głupi, że z niesmakiem przełączył na dokument o kulturystach. Pooglądał kilka minut, ale to również go nie wciągnęło. Zrobił więc jedyną rzecz, która ostatnio dawała mu względne poczucie sensu. Osprzątał mieszkanie. Gdy wszystkie ubrania, płyty CD i inne szpargały trafiły na swoje miejsca, przejechał dwa pokoje od odkurzaczem. Pod jednym z foteli znalazł już zagubioną kartkę urodzinową od matki. Zeszły rok. Trzydzieste dziewiąte urodziny. Miał już sporą kolekcję takich kartek. Mama zawsze dawała długi, dowcipny wpis. Adam ostrożnie włożył kartkę do szuflady. Cieszył się, że wreszcie ją znalazł. Następnej bowiem nie dostanie już nigdy. Mieszkanie choć czyste. Wydało mu się nagle puste i brzydkie, jakby coś wyssało z niego wszystko, co mogłoby dać szczęście mieszkańcom. Tylko bolo. Owczarek niemiecki, który zwęszywszy koniec sprzątania leniwie wgramolił się na kanapę, czynił to wnętrze znośnym. Adam sięgnął po smycz i kaganiec, a w psa od razu wstąpił nowy duch. Jednym susem znalazł się przy właścicielu, trącając go nosem, gdzie popadnie. No dobrze, już dobrze, uśmiechnął się Adam. Daj założyć buty. W powietrzu czuć już było chłód wiosennego wieczoru. Tak inny od popołudniowego ciepła. Leński zapiął bluzę i poprawił czapkę z Daszkiem. Bolo szarpał smycz, czekając niecierpliwie, aż wyjdą z kwadratu tworzonego przez cztery długie pięciopiętrowe bloki i wejdą do pobliskiego parku. Tam pies będzie mógł zaznać prawdziwej swobody biegać i węszyć do woli. Adam z przyzwyczajenia prześliznął się wzrokiem po grupce nastolatków dyskutujących głośno pod jedną z klatek. Pomachał też sąsiadowi, jednak pies nie pozwolił nawet na krótką pogawędkę. W Parku Leński zdjął mu kaganiec i puścił bez smyczy. Bolo hasał w radosnych podskokach, by co jakiś czas stanąć, nastawić uszy lub przewąchać tę lub tamtą kępę trawy. Adam skręcił ku urokliwemu kanałowi, nieco dalej od asfaltowych dróg. Rozłożyste, zazielenione korony drzew sprawiały, że panowała tu niemal całkowita ciemność. Leński usiadł na ławce i wyciągnął telefon. Na pasku powiadomień wyświetliła mu się ikonka czarnej listy. Stuknął w nią palcem. Spojrzał na ilość zablokowanych połączeń. Sześć. Wszystkie od Marty. Zacisnął zęby. Chciał o niej zapomnieć, musiał o niej zapomnieć, jednak pozostałości po niej wciąż tkwiły w nim jak fragmenty odwłoku nie do końca usuniętego kleszcza. Zanim ją porzucił, wyssała z niego tyle, ile zdołała, i najwyraźniej nadal widziała w nim swego żywiciela. Umiała coś, wobec czego Adam przez długi czas pozostawał bezbronny. Cokolwiek złego działo się w ich życiu, zawsze skutecznie przekonywała, że to jego wina. Nie potrafił zliczyć wieczorów, kiedy wracał do domu, przekonany, iż tym razem ma argumenty, których nie da się odeprzeć, obalić i wreszcie będzie tak, jak on chce. Marta spuści głowę, pójdzie do pokoju, a potem po kilku minutach przeprosi. Zwykle jednak to on przepraszał, chociaż częściej nie robiło tego żadne z nich. Kłótnia po prostu rozchodziła się po kościach, nikła jak siniak pracowicie rozprowadzony przez krew. Oczywiście Adam miał swoje wady. Marta więc ugniatała go jak plastelinę, by uformować na nowo już bez większości z nich. I nawet kiedy zaakceptował ich związek i owo metodyczne ugniatanie, wciąż nie opuszczało go uczucie, że ta historia nie może się dobrze skończyć. Kiedyś widział program, w którym mechanicy naprawiali kompletnie zniszczony samochód. Adam był takim samochodem, posklejanym połatanym, wyklepanym i na pierwszy rzut oka sprawnym. Marta zainwestowała w niego czas i uczucie. Pomyliła się. Adam nie był przebojowy, nie był zwycięzcą, tylko na takiego wyglądał. Nie przeszedł krasztestów testów swojej dziewczyny. Marta przejrzała go, przestał je imponować. Kiedyś powiedziała, że nie da się przejść przez życie w kimonie i rękawicach bokserskich, że codzienność nie polega na rozdawaniu uderzeń na lewo i prawo. To była mądra uwaga. W końcu wyjechała z miasta z innym facetem, bardziej przebojowym, z kimś pokroju Romana. Oczywiście, jej zdaniem, to on, Adam, zawinił. I kiedy Marta wróciłaby, zaczęli od początku, on powiedział nie. Wyrzucił ją ze swojego życia, zerwał wszystkie kontakty szybko i brutalnie, jak plaster zbyt długo trzymany na ranie. Niestety nie poczuł się lepiej. Poczuł się gorzej. Miał czterdzieści lat i był sam. Jego koledzy chowali już drugie, trzecie dziecko, żyli w innych światach. Z kolei znajomi z sekcji, zawodnicy młodsi o dziesięć, piętnaście lat, wydawali mu się śmieszni i głupi. Nie osądzał ich. Nie miał pretensji. Sam kiedyś taki był. Schował telefon, gdyż Bolo właśnie przytargał jakąś porośniętą liśćmi gałąź. Puść ją, durniu. Leński przez chwilę mocował się z psem. W końcu postawił na swoim. Bolo porzucił zdobycz i począł obskakiwać go radośnie, domagając się uwagi. Adam wstał, chwycił jakiś patyk i kilka razy rzucił psu. Jen za każdym razem ruszał za nim jak czarno-brązowa błyskawica. Po jakimś czasie i on się zmęczył. Szedł teraz blisko swego pana, wybiegany i syty wrażeń. Adam spojrzał na zegarek. Dochodziła siódma, postanowił dojść do malowniczego zakola kanału, obejść je i wrócić do domu inną drogą. W lodówce czekało na niego wczorajsze sushi. O tej porze w tej części parku nie było już nikogo. Wieczorni biegacze czy rowerzyści wybierali raczej główne asfaltowe arterie, przy których zwykle świeciły latarnie. Adam, ubrany w czerwono-czarną bluzę, wydawał się prawie niewidoczny. Nieraz na podobnym spacerze zdarzało mu się mimowolnie wystraszyć całującą się parę lub pijaczków konsumujących tanie wino. Przemykał obok nich jak duch. Może zresztą był duchem. Teraz szedł nieśpiesznie, myśląc, że mógłby zamieszkać w tej dziczy, sam w namiocie, zdala od ludzi, jak mistrz Kung Fu ze starych chińskich filmów. Trenowałby tylko tych, którzy przeszliby jakiś wymagający test sprawności fizycznej i kondycji moralnej. Wtedy nie musiałby się martwić, że jego zawodnicy będą kiedyś bandytami do wynajęcia, którzy biją ludzi za pieniądze. Wszystkie te rozmyślania, które ostatnimi czasy nawiedzały go coraz częściej, przerwało znaczące warknięcie bola. Pies wyraźnie zwolnił kroku, nastawił uszy. Po kilku sekundach i Adam coś usłyszał. Gdzieś na prawo wybrzmiewał urywany kobiecy krzyk. Leński błyskawicznie wziął bola na smycz i ostrożnie ruszył w tamtą stronę. Trzymał się tuż przy krętej żwirowej dróżce, korzystając z ciemności pod rozłożystymi drzewami. Po chwili dostrzegł grupę niewyraźnych sylwetek. Krzyk kobiety stał się cichszy, jakby zrozumiała, że wołanie o pomoc nie ma sensu. Adam założył psu kaganiec. Nie chciał ryzykować, że bolo kogoś pogryzie. Zresztą przy takiej masie i dynamice zwierzę i tak było groźnym przeciwnikiem. Jeszcze raz sprawdził zapięcie i przyśpieszył kroku. Mógł już usłyszeć wszystko, co działo się na polance. Leżeć, Cwelu! Leżeć, powiedziałem, a ty się kurwo zamknij, bo jeszcze z tobą nie zacząłem! Płacz urwał się na moment wraz z charakterystycznym dźwiękiem dłoni uderzającej w policzek. Szczęściara! Będziesz miała ruchanie życia! Rzut oka z odległości kilku metrów wystarczył Adamowi, by odtworzyć przebieg wypadków. Napastników było czterech i stosunkowo małe głowy nie pasowały do masywnych ciał wypychających koszulki. Widać było, że są silni i pewni siebie. U ich stóp leżał skatowany chłopak. Jeden z oprychów trzymał w stalowym uścisku szczupłą dziewczynę. Mogła mieć najwyżej dwadzieścia lat. Mężczyźni chcieli pewnie obgadać jakiś interes na osobności i nakryli parę w tym odludnym miejscu. Zażartowali nieprzyzwoicie, a studenci coś tam odwarknął, naładowany tym beznadziejnym honorem inteligentów. Oni szybko go usadzili i teraz podnieceni przemocą rozważali, co zrobić z dziewczyną. W grę wchodziły zapewne różne odmiany gwałtu, a potem zastraszenie, by ona i chłopak bali się iść na policję. Wszystko to było żałosne i prymitywne, ale często skuteczne. Adam znał ten typ ludzi. Naprawdę potrafili uprzykrzyć życie. Rozumieli tylko język przemocy. Jeśli ktoś pokazał im, że jest słaby, że się ich boi, gnębili go bez litości. Dlatego Leński nie zamierzał rozmawiać, niczego tłumaczyć. Wyłonił się po prostu z cienia i wypowiedział jedno słowo: wypierdalać. Napastnicy i ofiary byli tak zdziwieni, że ich twarze zastygły w dziwnym grymasie. Jakby uchwycone w fazie przejściowej między jedną a drugą miną. Adam miał ochotę się zaśmiać. Zamiast tego odpiął bolowi smycz i powtórzył. Wypierdalać. Myśleli. Wolno przetwarzając komunikat. Instynktownie ważyli za i przeciw. W końcu jeden z nich zaczął mówić. Adam wiedział, że przegrał. Sam wypierdalaj. Znam cię. Ty pewnie też mnie znasz. Tak. Raz cię widziałem. Wzo, w klatce z małpami. Kurwa, facet, zaklął tamten. Jesteśmy od zapały. Masz przejebane. Zobaczymy. Leński ziewnął sprawiał wrażenie rozluźnionego. W środku jednak cały dygotał. Jeszcze możecie wyjść z tego cało i za piętnaście minut wciągać koks w sanatorium albo pić browary. Masz przejebane! Na łysej głowie mówiącego pojawiła się gruba, niebieska żyła, widoczna nawet w półmroku. Pójdź dziewczynę i niech zabiera chłopaka. Potem pogadamy. Wszyscy wiemy, że cokolwiek się teraz stanie, na pewno już jej nie wyruchacie. Jego słowa nie zrobiły na nich wrażenia. Byli twardzi i sprytni. Adam patrzył na ich twarze naznaczone ulicznym doświadczeniem. Już wiedział, że w półmroku źle ocenił sytuację. Miał przed sobą bandytów a nie osiedlowych kozaków spod trzepaka po dwóch cyklach w Musieli uczestniczyć w niejednej wspólnej akcji, bo ruszyli na niego tknięci momentalnym impulsem, jak ławica ryb, która zmienia kierunek dokładnie w tym samym momencie. Pierwszy wyprowadził mordercze kopnięcie na brzuch. Jeśli akcja by się powiodła, Adam nie miałby szans na dalszą walkę. Jednak instynktownie odsunął się pół kroku. Przeciwnik wpadł w niego całą masą i chwycony za kark właściwie sam nadział się na kolano. Dał się słyszeć odgłos pękającego nosa. Adam poprawił kopniakiem na żebra. Noga napotkała coś twardego, pewnie łokieć. Jednak prawą piszczel Leńskiego mógłby zablokować tylko zawodowiec. Mężczyzna zajęczał i sflaczał. Niemal w tym samym momencie potężny lewy sierpowy zafurkotał koło głowy Adama. Na szczęście ten był w ciągłym ruchu, piekielnie trudny do trafienia. Skontrował kopnięciem na Udo, niezamocnym. Chciał tylko, by garda przeciwnika zjechała z szczęki na wysokość brzucha. Prawy prosty na punkt załatwił sprawę. Jednak tutaj skończyła się walka na dystans. Potężne dłonie już chwytały bluzę Adama. On jednak skręcił ciało i, uwięziwszy ręce przeciwnika w fałdach ubrania, pociągnął bezlitośnie. Był silny i dynamiczny. Coś chrupnęło i pękło. Może łokieć, może nadgarstek. Trudno było stwierdzić, bo wszystko przykrył rozdzierający krzyk bólu. Tymczasem przeciwnik poprzednio trafiony prawym wydawał się wracać do siebie. Leński dopadł go i zasypał serią prostych i sierpów. Czwartym z napastników zajął się bolo. Choć miał kaganiec, skakał na niego jak szalony. Nie zrobił mu wielkiej krzywdy, lecz przynajmniej wyłączył mężczyznę z walki. Bolo! krzyknął Adam. Pies nie reagował, trzeba go było odciągnąć za obroże. Masz przejebane, jesteś kurwa martwy! Syknął ostatni ze zbirów, Jileński nie zdążył już nic zrobić, bo tamten pobiegł w mrok. Jego koledzy niezgrabnie podnosili się z ziemi. Jęczeli, pluli, harczeli. Adam miał może minutę. Poszukał wzrokiem dziewczyny. Pomagała wstać chłopakowi. Szlochała, a jej partner leciał przez ręce. Adam szybko obejrzał jego twarz, zbadał żebra. Nie znalazł poważniejszych obrażeń. Chwyć go, chwyć go pod ramię, komenderował. Dobrze, wyjąkała. Udało im się wstać i przejść parę kroków. Co teraz? Spytała histerycznie. Wypierdalać. Dziewczyna wlepiła w niego zauzawione oczy. Odwrócił się. Zrobił już wszystko, co mógł. Teraz lepiej, żeby zniknął. Lepiej, żeby już go nie widzieli. Nie był próżny. Nie potrzebował wdzięczności ocalonych więcej, bał się jej. Wiedział, że pamięć na adrenalinowym haju potrafi płatać figle. Kiedyś pomógł napadniętej staruszce, potem zadzwonił po policję i pogotowie. Kobiecina, otrząsnąwszy się z szoku, upierała się, że właśnie on był sprawcą. Miał przez to trochę kłopotów. Dlatego nie czekał na wylewne słowa wdzięczności. Chwycił bola tuż przy obroży i zniknął w krzakach. Za plecami słyszał jeszcze sapanie i przekleństwa. Wiedział, że dla niego ta sprawa dopiero się zaczęła. W domu zdjął pomięte ubranie i opatrzył krwawiące kostki. Walka na gołe pięści nie była przyjemna. Usiadł przed wyłączonym telewizorem z ginesem w ręku. Wciąż trząsł się z emocji. Myślał o dziewczynie i chłopaku, o ich przerwanej randce. Zastanawiał się, jak będą ze sobą rozmawiać. Miał nadzieję, że nie pójdą na policję. Sprawy o napaść czy pobicie żyły w sądach własnym życiem. Mimo niezłego prawa sędziowie nie rozumieli, na czym polega obrona konieczna. Wydawało im się, że odepchnięcie i zruganie napastnika powinno załatwić sprawę. Bicie go w twarz, kopanie uważali za niedopuszczalne akty agresji. Nie to jednak sprawiało, że po pierwszym piwie Adam natychmiast otworzył drugie. Lecz świadomość że nieopatrznie zadarł z ludźmi zapały. Dotąd nie wchodzili sobie w drogę, choć Leński nigdy nie krył niechęci do wszelkiej maści bandytów. Niemniej bywał kiedyś na mieście, znali go tu i tam. Zresztą wciąż przecież dorabiał na bramkach. Zasnął próbując dociec, dlaczego wdał się w tę całą awanturę. Obudziło go natrętne wibrowanie telefonu. Popatrzył na wyświetlacz. Nie znał numeru. Coś zakłóło go pod sercem odebrał. Cześć, zabrzmiał flegmatyczny bas. Cześć. Adam przełknął ślinę. Zabawiłeś się wczoraj na spacerze co nie? Tak. Nie było sensu udawać. Adam doskonale wiedział, kto dzwonił. Źle zrobiłeś powiedział dobitnie zapała. Wkurwiłem się trochę. To było niepotrzebne. Bąknął Adam z całych sił, powstrzymując się od wyrzucenia telefonu, który parzył jak plastikowy kubek napełniony wrzątkiem. Nie wiedziałem, że to twoi ludzie, i tak jakoś wyszło. Kurwa, mistrzu, co ty? Jednemu połamałeś ręce, drugiemu wybiłeś zęby, trzeciemu składają żebra i nos. A ty mówisz, że tak jakoś wyszło? Mogłeś ich jeszcze, kurwa, porąbać maczetą. Normalnie musiałbym cię naliczyć. Na jakieś dziesięć koła i wpierdol, ale... Ale Igor mi tu mówi, że ty już taki jesteś. To ja odpowiadam, że może odjebiemy ci kolana. A on, że uczysz jego kuzyna MMA i że chłopaki, których mamy od ciebie, naprawdę umieją się napierdalać. To się, kurwa, nazywa konflikt interesów. Adam milczał. Strasznie pociły mu się ręce. Myślę o tobie, mistrzu. Uważaj. Po tych słowach zapała przerwał rozmowę. Adam spojrzał na zegarek. Była siódma. Spał ponad osiem godzin. Powinien być wypoczęty. Jednak czuł się zmęczony zmęczony i stary a do tego bezbronny. Dziś zaczynał lekcję o dziewiątej czterdzieści pięć. Więc mógł poleżeć w łóżku jeszcze parę minut. Wpatrując się w poszarzały sufit, zastanawiał się, co naprawdę zapała zamierzał z nim zrobić. Nie bał się pobicia. Bał się upokorzenia. Mimo wszystko miał nadzieję, że sprawa przyschnie, że za parę tygodni pojawią się nowe miejskie legendy. Zapała, czy raczej Waldemar Zapalski, lokalny biznesmen, jak lubił o sobie mówić, wpadnie w jakieś bandyckie tarapaty i zapomni o Adamie Leńskim. Z drugiej strony typy pokroju zapały, potrafiły i lubiły gnoić innych. Znajdowanie u ludzi słabych punktów to dar, talent, który, rozwijany przez lata, staje się bronią. Zapalski był parę lat starszy od Adama. Leński pamiętał go jeszcze z siłowni. Tamten był wtedy wielki, naładowany omką, metką, teściem i Bóg wie, czym jeszcze. Sprawiał wrażenie kuli mięśni. Od Halka różnił się tylko tym, że nie był zielony. Jeździł Fordem Scorpio i nosił białe jak śnieg ermaksy. Teraz nie był już taki duży. Nie musiał być. Nie miał też swojego niebieskiego Scorpio, tylko czarne Porsche Cayenne. Kiedy przyjeżdżał do miasta, snuła się za nim banda mniejszych i większych zadymiarzy z bokserskimi szczękami i kastetami w kieszeniach. Gotowa zakatować każdego, kogo zapała wskazał palcem. Czasem wchodzili za nim do pubów i dyskotek po czym przyklejali się do ścian, czekając na ofiary niczym wygłodniałe piranie. Na szczęście Leński rzadko bywał w takich miejscach. Wieloletnie doświadczenie na bramkach zmieniło jego definicję dobrej zabawy. Nie umiał wyluzować się w żadnym klubie. Wystarczył mu rzut oka, by wiedzieć, kto ma nóż, kto jest naćpany i kto za chwilę z całej siły uderzy w twarz przypadkowego człowieka tylko dlatego, że dziewczyna nie obciągnęła mu w toalecie. Umył się mechanicznie, potem zjadł owsiankę i dwa banany. Kiedy przyjechał do szkoły, klasa czekała już przebrana. Prowadził lekcje porządnie, lecz bez entuzjazmu. Był tak znużony, że pod koniec czwartej godziny nie reagował na sporadyczne przekleństwa rzucane przez uczniów w ferworze gry w nogę. Nie chciało mu się nawet gwizdać. Najchętniej położyłby się na materacu i zasnął. Dobrze się czujesz? Spytał Michał. Historyk, który lubił zachodzić do kantorka w łefistów. Teraz rozsiadł się na starej kanapie i wyciągnął sprawdziany. Źle spałem, mruknął Adam. Kieliszek wina na noc, mówię ci, śpię po tym jak zabity. A duże masz te kieliszki? Michał zaśmiał się i zabrał się za pracę uczniów. Leński tymczasem ubrał się, chwycił torbę treningową i ruszył do wyjścia. Przed szkołą od razu zauważył czarne Audi A8. Kiedy wyszedł poza furtkę, samochód podjechał i wysiadł z niego czwarty mężczyzna z parku. Ten, którego zaatakował bolo. Możecie podwieźć, mówił z ironicznym uśmiechem. Na jego twarzy nie było widać żadnych śladów starcia. Mam samochód. Masz sześcioletnią trujeczkę. To jest samochód. Wskazał wymownie Audi. Jak chcesz. Odpowiedział Adam z rezygnacją. Doskonale wiedział, że tutaj nic mu się nie stanie. Ludzie zapały chcieli go tylko nastraszyć, wywołać wrażenie, że są wszędzie i ciągle go obserwują. Uważaj na siebie. rzucił mężczyzna za oddalającym się Adamem. Ty też. Nie zawsze da się spierdolić i zostawić kolegów na akcji. Mężczyzna poczerwieniał i wsiadł do samochodu, który ruszył z piskiem opon. Kłopoty proszę pana Zagadnął mały gimnazjalista. Leński był zbyt zaskoczony bezpośredniością pytania, by go ofuknąć. Znasz ich? spytał tylko. Mój brat z nimi jeździ. To debile, proszę pana. Ile lat ma twój brat? Osiemnaście. Malec patrzył na nauczyciela spoza grubych szkieł. Tornister, który miał na plecach, był niemal taki jak on sam. Nie znam cię. Z której jesteś klasy? z pierwszej C. Ale mam zwolnienie z WF-u. Chłopak zwiesił głowę. Adam spojrzał na niego uważniej. No to się chyba cieszysz. Właśnie że nie, proszę pana. Ja jestem jak Kapitan Ameryka. Chętnie bym przyszedł ćwiczył, ale mama. Każdy może się ruszać. Są różne programy ruchowe. Na co jesteś chory? Na no nic, odpowiedział stanowczo malec, lecz po chwili namysłu dodał. Właściwie to czasem strasznie boli mnie głowa. Mama. Jak się nazywasz? Może porozmawiałbym z twoją mamą. Mikołaj Staliński. Jego oczy zapłonęły. Ale wie pan co? Tak naprawdę chciałbym trenować MMA. Albo jeszcze lepiej boks. A po co ci to? Umiałbym się obronić i w ogóle. Masz problemy, ktoś ci bije w szkole? Właściwie nie, ale wie pan, sztuki walki się przydają. No i są fajne. Słuchaj, Mikołaj mamy w naszej akademii grupę rekreacyjną dla dzieci. Porozmawiam z twoją mamą. Może pozwoli ci przyjść na próbę. Tam jest inaczej niż na lekcjach. Rodzice mogą patrzeć. Trochę pobiegasz, poszarpiesz się z rówieśnikami. I zobaczymy, co powie mama. Super proszę pana, dziękuję. O tata właśnie przyjechał. Poprawił plecak i już go nie było. Po rozmowie z uczniem Adam poczuł przemożną chęć znalezienia się na sali. Tego popołudnia treningi szły mu znakomicie. Zrobił trochę boksu i parter. Potem przesparował cztery rundy. Nawet grupa biznesmenów nie irytowała go tak jak zwykle. Humor popsuł mu się dopiero gdy zauważył, że chłopaki z grupy zawodniczej przyglądają mu się badawczo. Wiedzieli, musieli wiedzieć, co stało się wczoraj w parku. Gdy jednak zaczął z nimi trening, nie wspomnieli o tym ani słowem. Nie byli z nim na tyle blisko, by rozmawiać o takich rzeczach. Pod koniec treningu, kiedy zawodnicy dobijali się, skacząc na skakankach, zadzwonił telefon. Adam odebrał odruchowo popełnił błąd. Wreszcie! zabrzmiał głos Marty. Czego chcesz? odparł oschle. Nie należał do mężczyzn, którzy potrafią rzucić słuchawką, dlatego wolał nie odbierać. Teraz czuł, że nieco ochrypły głos byłej dziewczyny znów rzuca na niego czar. Martwię się, powiedziała powoli. Chyba źle z tobą skoro bijesz ludzi na ulicy. Nikogo nie pobiłem. Słyszałam co innego. Ale mniejsza z tym. Nie o tym chciałam mówić. A o czym? Myślałem, że wszystko sobie wyjaśniliśmy. Adaś. Ja rozumiem, musiałeś mnie jakoś ukarać, dlatego nie odbierałeś. No ale ile można? Co ty, chcesz, żebym cię błagała? Marta, z nami koniec. Zaoponował Adam, ale w jego głosie nie było siły. Bardzo chciałby zakończyć tę rozmowę, nacisnąć czerwony przycisk na ekranie smartfona, jednak jego kciuk nie zamierzał go słuchać. Wszelkie próby przesunięcia go, choćby o milimetr, były daremne. Marta doskonale wyczuła tę niemoc i zakończyła rozmowę na własnych warunkach. Dobrze, przemyśl to jeszcze. Nie będę zawracała ci teraz głowy, ale jesteśmy w kontakcie. Głos w słuchawce ucichł. Adam odzyskał władzę w kciuku, spojrzał na zawodników, wciąż skakali. Czas. Krzyknął, a oni klapnęli na matę. Z sali wychodził jako ostatni. Jak zawsze omiótł rinki i klatkę czułym spojrzeniem. Prześliznął się wzrokiem po dziesiątkach medali i pucharów zdobiących ścianę. Część należała do niego lub jego podopiecznych. Ta ściana była jego życiem. Wszystkim, co osiągnął i wszystkim, co zaprzepaścił. Zgasił ostatnie światła, włączył alarm i zamknął główne drzwi. Sądził, że na parkingu znów zaczepią go ludzie zapały. Jednak pomylił się. Nikt na niego nie czekał. Napięcie zeszło momentalnie. Poczuł ból mięśni i sztywność karku. Spontanicznie zdecydował, że pojedzie na basen. Nie przepłynął ani jednej długości. Cały czas siedział w jacuzzi z głową odchyloną do tyłu. Basenowe światła rozczepiały się pod półprzymkniętymi powiekami. Szum wody i przytłumione krzyki skutecznie zagłuszały myśli. Usypiały. Potem stał długo pod gorącym prysznicem, mimowolnie łowiąc pełne podziwu spojrzenia innych mężczyzn był masywny i zdrowo wyrzeźbiony jego sylwetka budziła respekt sam traktował ciało jak narzędzie dawało mu siłę pomagało wygrywać ten co nie dbał w domu rzucił się na kanapę i powoli popijał wodę z butelki na skórze czuł jeszcze subtelną woń chloru był potwornie zmęczony zasypiał jednak przekraczając granicę między jawą a snem Wiedział, że nie zazna spokoju. Znów był na tamtym ringu. Znów miał sprężyny w nogach, sekunda, dwie i ból. Straszny, rozrywający mięśnie ścięgna i kości. Adam chciał zadać cios, żeby oddać przeciwnikowi część tego bólu. I wtedy ktoś wyrwał mu ring spod nóg. Zaciskał zęby na silikonowej szczęce. Gdyby nie ten kawałek tworzywa, Zgryz skruszyłby się jak zgniatane wiertłem kamienie. Ból był wszędzie. Lecz Adam sądził, że to tylko stan umysłu. Próbował wstać, ale nie mógł. Zatoczył się i niemal wypadł z ringu. Złapał się lin i podciągnął do góry. Wstanie. Oczywiście, kurwa, że wstanie. Gong. W hali grała muzyka. Ciśnienie dudniło Adamowi w uszach. Prawie wstał. Jednak dał radę. Nie. To nie tak. Wszystko nie tak. Zamrugał. Był w swoim salonie. Podniósł się i natychmiast poczuł wilgoć pod stopami. We śnie musiał przewrócić butelkę. Przez sekundę miał wrażenie, że lewa noga eksplodowała nagłym bólem. Pomylił się jednak. To było tylko złudzenie. Wstał z sofy i chwycił pilota. Włączył wiadomości, których i tak nie słuchał, po czym zrobił sobie lekką kolację. Nie zdążył jednak usiąść do stołu, ponieważ zadzwonił telefon. Temat muzyczny z serialu Westworld ledwie przebił się przez szczebiotliwy głos prezenterki. Słucham. Zapnął do słuchawki, czując suchość na języku. Cześć, tu Jarek. E, nie przeszkadzam? Cześć, e, sorry, spałem. Jestem trochę skołowany. Taki to ma dobrze. Kochanie, oddaj siostrze kredkę! rzucił mężczyzna w stronę córki, której głos zabrzmiał gdzieś obok niego. Przepraszam, ciągle się leją. W porządku. Adam zdążył już dojść do siebie. Słuchaj, mam taką sprawę. Znajoma mojej mamy szuka trenera dla syna. Miałbyś wolny termin, zajmiesz się nim? Przepraszam, stary, chyba teraz nie dam rady. Adam, zależy mi. Matka wciąż do mnie wydzwania. Chłopak naprawdę się napalił. Na pewno gdzieś go wciśniesz. Jak nie, to sama do ciebie zadzwoni. Leński mimowolnie się uśmiechnął. Znał panią za łuską, matkę Jarka, przyjaciela z dzieciństwa. Nie rozumiała słów, nie dam rady. Dlatego Jurek zawsze dostawał piątki i został lekarzem. Niech przyjadą na salę jutro o ósmej rano. Pogadamy. Świetnie. Dzięki, a co tam u ciebie? Jakoś leci. Maja, ile razy mam powtarzać? Wybacz, mam kołcho z małymi. Zdzwonimy się, okej? Okay? Yy, mam dla ciebie te recepty na teścia, tylko pamiętaj o badaniach. Dzięki, na razie. Adam zakończył rozmowę. Natychmiast wróciło do niego przytłaczające uczucie niemocy, które czuł we śnie. Szkoła, zapała, marta. Wszystko razem utkwiło w nim głęboko, manifestując się tępym bólem skroni. Wziął dwie tabletki i spał jak zabity. Następnego dnia zjawił się na sali wcześniej. Pierwszy trening personalny zaczynał o 8.30, jednak chciał się dobrze rozciągnąć, a potem spotkać ze znajomymi matki Załuskiego. Spodziewał się standardowej rozmowy, w której syn powie, że marzy, by być mistrzem MMA, a jego mama każe obiecać trenerowi, że nic mu się nie stanie. Takie spotkania nie były łatwe, ale Leński miał doświadczenie. Dlatego, kiedy młoda recepcjonistka dała mu znać, ucieszył się, że za chwilę będzie miał to z głowy. Jednak zszedłszy z maty, na twarzy kobiety dostrzegł strach i zmieszanie. Co się stało, Aga? Sam zobaczysz. Adam wyszedł do holu. W jednej chwili zrozumiał reakcję Agnieszki. Stała tam bowiem matka, a obok niej, na wózku inwalidzkim siedział szczupły blondyn. Dzień dobry. Nazywam się Barbara Rudzka, a to mój syn Przemek. Jesteśmy od pana Jarka Załuskiego. Tak, rzeczywiście rozmawialiśmy. Plątał się Adam patrząc na wózek. Nie powiedział panu? Matka spojrzała smutno. Mimo starannego makijażu i eleganckiego ubioru, wyglądała na potwornie zmęczoną. Chłopak natomiast patrzył gdzieś w bok na plakaty światowej klasy zawodników. Sprawiał wrażenie, jakby ta rozmowa w ogóle go nie interesowała. W końcu wyciągnął telefon i zaczął coś pisać. Przejdźmy się kawałek. Ródzka pociągnęła Leńskiego w głąb korytarza. Ja wiem, podjęła, kiedy miała pewność, że syn jej nie słyszy. To nietypowa sytuacja, ale musi pan zrozumieć. Przemek niczym się nie interesuje. Nic go nie cieszy. Nie ma w nim woli życia. Psycholog mówi, że powrót na salę byłby dobrym pomysłem. Przemek był bokserem. Pewnie mu tego brakuje. A basen? Siłownia? Leński otrząsnął się z zaskoczenia. Próbowaliśmy. Teraz ledwie udaje się namówić go, żeby wyszedł z domu. Nie chce się spotykać z kolegami, jak wraca ze szkoły, do nocy ogląda filmy albo gra na konsoli. Co to za życie dla siedemnastolatka? Rozumiem. Adam nie potrzebował niczego więcej. Gorączkowo myślał, jak wykręcić się z sytuacji. Moje usługi nie są tanie. Zaczął. Słyszałam, ale pieniądze nie grają roli. Mieszane sztuki walki to urazowy sport. Próbował jeszcze raz. Urazowy? Ludzka nieładnie skrzywiła wargi. Miała twarde spojrzenie matki, która nie cofnie się przed niczym. Leński wiedział już, że nie zdoła jej spławić. Było mu wstyd. Wrócili do holu. Przemek wciąż bawił się telefonem. Adam patrzył na niego przez dłuższą chwilę. Chłopak sprawiał wrażenie, jakby w ogóle nie zauważał jego obecności. Chcesz trenować? Spytał Leński. Przemek podniósł oczy. Nie było w nich słabości ani rezygnacji, lecz gniew, szarpnął podłokietniki wózka. A pan chce się przejechać? Adam nie wiedział, jak traktować tę odpowiedź. Znał wielu zadziornych chłopaków, ale nigdy nie spotkał zadziornego kaleki. Dobra, przyjdźcie jutro wieczorem. Powiedzmy o dziewiątej. Barbara Rudzka skinęła głową. W prawnym ruchem obróciła wózek. Opony zaskrzypiały cicho. Matka i syn zniknęli za rozsuwanymi drzwiami. I co? Będziesz trenował tego inwalidę? Spytała cicho Agnieszka. Nie wiem, odpowiedział Leński nie patrząc na nią. Naprawdę nie wiem. Spodobał ci się ten fragment? Posłuchaj tego audiobooka w Storytel.